Cześć! Robimy grilla? Ale jak to powiedzieć po angielsku? Oglądaj, mam dla Ciebie dzisiaj odpowiedź na to pytanie i jeszcze kilka fajnych wyrażeń z grillem i grillowaniem związanym. No i co to jest po angielsku ten grill? Po pierwsze, słówko, którego potrzebujesz, jeśli chcesz kogoś zaprosić na grilla albo powiedzieć, że mieliśmy go w grilla wczoraj, albo w weekend robimy, o właśnie, my robimy w weekend grilla, no jak ja to powiem? We're having a barbecue. Ta-dam! Barbecue to słówko, którego Ci potrzeba, jeśli zapraszasz na grilla lub o nim opowiadasz. Grill jest takie słówko po angielsku. Ono znaczy coś podobnego i jeszcze kilka innych rzeczy po kolei. Zatrzymaj się ze mną na chwilkę na słówku barbecue. To BBQ, które na pewno gdzieś na sosie, na tych butelkach, coś takiego się mogło w oczy rzucić. Rzuciło? BBQ? Barbecue. Ale to się i tak wymawia barbecue. I barbecue się po angielsku have. Czyli ma, w sensie robi, tak jak wszystkie imprezy po angielsku, no to się organizuje. We're having a party. No to we're having a barbecue. I to jest moje zdanie. We're tomorrow's Saturday and we're having a barbecue. I hope it won't rain. Czyli mam nadzieję, że nie będzie padać. Aha, czekaj, bo często prosisz mnie w komentarzach, żebym mówiła wolno, prosicie mnie. No to już. We're, ale nie we are, no chyba, że bardzo to oficjalnie. We're having a barbecue. Tomorrow. Or tonight. Jeśli grill był wczoraj, to nie powiemy już we're having, ale we had a barbecue last night. We had a barbecue last night. We had a barbecue last night, but it rained as hell. Ale nam lało. Może też taki przykład. Czekaj, no bo przykłady, no bo zdania, no bo no samo słówko to tu weszło, tam wyszło. Pomyśl o swoim przykładzie na barbecue, na zdanie z tym wyrażeniem. Moje jest takie. We were going to have a barbecue, but it rained the whole week. So we had to put it off. We had to put off the barbecue. Put off. Purow, zachęcam Cię do obejrzenia filmików o frejzalach. Mamy taką serię tu na kanale. Purow, tam jest wyjaśnione, też są na nie zdania, też jest tam dla Ciebie wyzwanie. Żeby opanować przy okazji też taki czasownik, że przekładać coś na później. It rained the whole week, so the barbecue was put off. It rained the whole week, the barbecue had to be put off. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeszcze takie pytanie i kolejny przy okazji przykład na to barbecue. Is it legal? Is it legal to have a barbecue on the balcony? If you live in a block of flats, jeśli mieszkasz w bloku, is it legal? Czy to legalne? Łatwe wyrażenie. Is it legal to have a barbecue on your balcony? So, is it allowed to, are you allowed to have a barbecue on the balcony? Napisz w komentarzu, czy możesz grillować na balkonie, jeśli mieszkasz w bloku. Inne fajne wyrażenie, kiedy już opanowałeś to barbecue i opanowałaś have a barbecue, to chodź ze mną krok dalej, no bo barbecue, co Ci tam potrzeba? No ja wiem, że sausage, ja wiem i tak, ale potrzeba też coś tam rozpalić, czyli charcoal or charcoal briquettes. Czyli węgiel drzewny, charcoal, albo te brykiety, czyli te kostki takie grudki, ładne, charcoal briquettes. So can you buy a bag of charcoal briquettes for the barbecue? Can you buy a bag, worek? Can you buy some, ale worek raczej kupujemy, torbę. Can you buy a bag of charcoal briquettes for the barbecue? I'd appreciate. Bardzo to doceniam. I'd be so happy if you did. Hej, to jeszcze przy tych brykietach. Listen, what's easier to light? Charcoal or charcoal briquettes? Hej, what's easier to light?
Light, ja wiem, light to światło, ale light to też zapalać. So it was easier to light. Light, lit, lit. W przeszłości z lit zapalać. What's easier to light, charcoal or charcoal briquettes. Hmm? No dobra, a co z tym słówkiem grill? Przecież to tak dobrze brzmi. Grill, grill. No to już brzmi jak grill. No i okej, to jest ruszt, ta kratka w środku. To jest grill. Jak się przepali, jak zardzewieje, to I need to fix, I need to buy a new grill. Czyli ja muszę wymienić tą część. Grilla, w grillu. A to nie jest czynność, że robimy imprezę. Grill jest czynnością, jeśli na przykład opiekamy kurczaka, co tam się opieka, rybę, warzywa. Zobacz, często w karcie można zobaczyć grilled chicken, grilled fish, grilled vegetables. Czyli jeśli mówimy o czynności przypiekania, tak, ale nie zapraszaj tak na imprezę. A grill ma jeszcze jedno hiperfajne znaczenie jako czynność. Grill to kogoś przepytywać, to tak przypiekać kogoś, ale przepytując go, gdzie był, co robił, jak tam było. So, my mom grilled me for an hour about the previous evening. Or my teacher grilled me for 10 minutes. Grilled, ktoś mnie przepytywał, wziął mnie na spytki i w ten sposób, no, przypiekał mnie. Pomyśl o swojej sytuacji, o tym, jak tam nauczyciel, szef, kierownik, ktoś cię tam grilled for how long about this or that. I zupełnie na koniec totalna głupotka, bo grill to też to takie fronty na zęby. Raperzy sobie amerykańscy takie fronty ubierają, żeby być super cool raperem. Złote, srebrne, te takie ćwiekowane widziałam, błyszczące. Grills, no to właśnie te wygoogluj z Guba, co to są te grille, u raperów i czy to jest w Twoim stylu. Napisz mi to w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.